Mateusz Fabiszak, tak naprawdę się nazywa, więc chciałbym go na początek zapytać, czy ty z imienia nazwiska, czy z ksywy w końcu się przedstawiasz? Bo tak trudno cię okiełznać. Witam cię. Witam. Tak, jako artysta z ksywy, czyli Mati, a gdzieś tam na co dzień, czy w innych działalnościach, jako Mateusz Fabiszak. Ale w logo jest dopisane, więc możesz mieć jakby dwa pseudonimy. Tutaj jest jedna muzyka, tu jest coś innego, undergroundowego. A dokładnie, może w zależności od stylu. No dobrze, słuchaj, powiem ci szczerze, że natrafiłem na ciebie przez DJ Contest Heartbeat Festival, wcześniej Beach Party z Cianka, kiedy zobaczyłem twój live act wysłany w konkursie. Potem przeszedłeś dalej do eliminacji i to nie tylko ja byłem zgodny z tym, ale też organizatorzy festiwalu mówili, że jak najbardziej przechodzisz. Mhm. Potem przyszedł koronawirus i zablokowaliśmy jakby ten DJ Contest i mówię, że nie mogę przepuścić tego, żebyś ty tu nie zagrał z tym live actem. Napisałem do ciebie. W międzyczasie wrócił projekt DJ Contest, bo jest możliwość, że jeśli wszystko wróci nam do normy, to we wrześniu festiwal będzie, więc pojawi się jeszcze drugi raz w ramach DJ Contest, a dzisiaj w ramach Xoni Honor. Od kiedy produkujesz muzykę? No myślę, że to będzie już parę ładnych lat, 6, może trochę dłużej, bo w ogóle tworzyć jakieś swoje pierwsze utwory zacząłem jako mały chłopiec. Poczekaj, ty najpierw tworzyłeś muzykę, czy coś próbowałeś miksować, łączyć? Nie, najpierw tworzyłem własne jakieś proste kawałki, to tam miałem wtedy, ja wiem, 8-9 lat. No co ty do mnie mówisz? No świeżo po komunii siadałeś do FL-a? Tak, nawet na komunie dostałem swoje pierwsze klawisze. No i próbowałem. Słuchajcie, jakieś... jak to się zmienia, wiesz, ja dostałem na komunie? Zobacz tam to trzecie urządzenie po prawej, to małe, takie czarne. Magnetofon, no na kasety. Ale dobre. I tak. Wtedy próbowałeś stworzyć muzykę już na komputerze, czy na razie na tych klawiszach jakby? Nie, na razie na klawiszach, gdzieś tam nagrywałem na kasety. No i stopniowo to sobie rozwijałem. Zapisałem się do takiego domu kultury, gdzie też uczyłem się grać, ale później przyszło gimnazjum, taki wiek nastoletni. Poczekaj, czyli ty nie robiłeś żadnej szkoły muzycznej w kierunku, żeby zostać muzykiem, mimo to, że tobie się to podobało? Nie. W dużej mierze jestem samoukiem, plus Młodzieżowy Dom Kultury w Poznaniu. Pozdrawiamy zatem Poznań, cieszymy się, że wyławiały talenty, a dzisiaj my będziemy narodzinom śledzić narodziny gwiazdy i wcale sobie nie żartuję, na Instagramie zrobiłem live'a, bo to, co tutaj będzie się dzisiaj działo, to jest naprawdę majstersztyk. Mało artystów korzysta z takich urządzeń jak ty, czy klawiaturę MIDI z Abletona, żeby tworzyć na żywo. To. Tak, rzeczywiście jest to taka rzadziej spotykana forma. Wzięło się to stąd, że taką swoją przygodę z muzyką elektroniczną zacząłem od Jean-Michela Jarre'a, który miał dookoła siebie rozstawione mnóstwo klawiszy, jakichś sprzętów. Dlatego taka forma grania zawsze bardziej do mnie przemawiała niż występowanie jako DJ. Czyli nie odtwórstwo, a tworzenie czegoś nowego na żywo. No dokładnie tak. Mamy artystów takich może trochę nawet niedocenionych w DJ Mag Top 100, jak na przykład Giuseppe Octaviani, który jest naprawdę wirtuozem, kiedy widzę z was tej dostęp na jego festiwalach, gdzie grywa, to jest coś pięknego, ale ludzie nie zawsze jakby to kumają, tą sztukę, wiesz, ludzie przychodzą też tak dla zabawy, dla lansu i jak spoglądają na ciebie, jak ty tam dusisz po klawiszach i mówią, że to tak leci nagrane? Nie miałeś takiej sytuacji? Nie, jeszcze się z czymś takim nie spotkałem. No a jeśli chodzi o Giuseppe Octavianiego, to faktycznie to jest taka postać, która też jest dla mnie jednym z muzycznych wzorów. Ja tak zastanawiam się jeszcze, jak jesteś w tym klubie, no bo trochę jeździsz po Polsce, po różnych miejscówkach i festiwalach. Jak ludzie reagują, jak widzą, że ty musisz rozłożyć ten sprzęt, a nie wchodzi DJ, pendrive'a wpina i pociągnęza, tylko musisz się skupić nad graniu, nad tym. Tak, no na początku bywa, że troszeczkę nie wiedzą, o co chodzi, co za chwilę będą słuchali, ale z reguły widzę, że odbiór jest pozytywny. Może nie każdemu się podoba to, że nie gram jakichś pompek tak zwanych. No właśnie chciałem zapytać muzycznie, co ci w duszy gra? Czy od początku ta muzyka miałeś swój gatunek, czy ty tworzysz jakby swój styl? Ja wiem, w sumie nie zastanawiam się, jaki dokładnie styl tworzę. Po prostu przelewam tutaj nie na nuty, bo nut nie mam, tylko program do tworzenia muzyki. I także na ten program przelewam to, co wcześniej słyszę w głowie. No i tak, no zaczęło się od takiej klasycznej muzyki elektronicznej, a później zainteresowałem się muzyką elektroniczną w takim wydaniu klubowym. Zacząłem słuchać takich artystów jak Armin van Buuren, ATB, Ferry Corsten. Czyli już zdradziłeś część swojego seta dzisiaj.
No nie do końca, bo ich utworów akurat nie będę grał, tylko jakieś swoje produkcje i remiksy. No ale rzeczywiście, można powiem gdzieś... ci tak, przypuszczam, że mógłbym z tobą przegadać 2 godziny, ale ludzie chcą popatrzeć, jakim jesteś wirtuozem. Zatem zapraszam cię za stery, a potem porozmawiamy, bo jest o czym oprócz muzyki, jest jeszcze sport w twoim sercu, o czym mówiłeś mi tutaj i potem porozmawiamy sobie o tym. Tak, to a zatem zapraszamy do gry. Zapraszam do gry, dobre. Wchodzę w to. Victory.
Kto jest z nami na Facebooku, kto jest z nami na YouTubie? Dajcie znać, udostępnijcie, co tu się dzisiaj dzieje. Prawdziwa poezja do uszu. Krzysiek napisał: zawsze to coś innego niż tylko granie z konsolety i z płyt pendrive'ów. Tolek napisał: nie no, jesteś kozak. Martin Rosa, nasz artysta, siemaneczko panowie, udanego grania. To się nazywa live'ak. Granie swojej twórczości i innych artystów na żywo. Dzisiaj Mati za sterami z live actem. A przypomnę, że dla króla top donate'ów jest bluza We Are Sony. Mamy też 4 koszulki od Green Snake'a. Mamy też pakiety od patchy z naklejkami. Do tego płyty DJs for DJs Record i opaski od For Fun Dance i programu Party Room. Pierwszy donate, jest pierwsze wsparcie od Roberta Wajera. Pozdrawiamy, dziękujemy. Jest z nami ekipa z Kamienia Pomorskiego, z Wartej Gotowy. Witamy Czechy! Hello!
Słuchajcie, Xenia on Air, to się nie wraci. Pomorze jest z nami, Nowy Dwór Gdański również wita. Jest z nami też ekipa z Krosna Odrzańskiego. Chciałem wam powiedzieć, że w Krośnie Odrzańskim będę w najbliższy piątek i będziemy nadawać live, ale o tym nieco później. Na razie posłuchajmy tego wirtuoza. Naszyk TV napisał, mój syn 11-letni też gra na Abletonie, ale klawisze dodane do tego podnoszą poziomu do turbo profeski. De Vivo napisał coś pięknego dziś w studio. Dobry klimacik, pozdrowienia. Dzięki za wsparcie, dzięki za donate. Przypomnę, top donate zgarnia bluzę We Are Xoni. Kolejne osoby w tym top donate, czyli pierwsza piątka, bluzę od Green Snake oraz pakiety
opaski For Fun Dance, smyczki do tego płyty i przede wszystkim wlepki. Te takie nietypowe, słuchajcie, 50-lecie paszy klubu, sieci klubów pasza. Tu niby gazetka, a z drugiej strony piękne wlepeczki z hasłami na każdy dzień imprez, na przykład Fight Me and Famous. A co, powinieneś mieć taką w kolekcji, jeśli jesteś fanem muzyki klubowej. Malutkie pytanie, czy ty sobie wszystkie aranże robiłeś, nawet tych znanych numerów osobno? Tak, wszystko co tutaj dzisiaj gram, stworzyłem samemu. Podkłady i potem melodie jakby grane przez ciebie na żywo od tego. Tak jest. To ile nad tym siedziałeś, żeby taki godzinny set był taki wyjątkowy? No jeden utwór to jest w zależności ile mam czasu, z reguły koło 2 tygodni tworzenia, razy 12 utworów, które dzisiaj tworzę, no to robi się troszeczkę godzin. Aha, okej, dobra, dzięki, nie mam pytań. This is Sony On Air. Kochani, to jest prawdziwy wirtuoz sztuki DJ-skiej przez duże DJ. Producent, który musiał wszystkie podkłady zrobić samemu, aby je zagrać z klawisza, bo gdyby grał oryginały, no to już te melodie byłyby w tych piosenkach. To tak dla takich laików, którzy mówią, że to się samo robi. To się samo nie robi. Najpierw trzeba zrobić cały podkład, a dopiero potem zagrać jeszcze tą melodię. Kochani, nie wiem czy pamiętacie 2016 rok, kiedy Sony Records wydawało składankę Summer Vol 1. Szykujemy coś na wakacje, Summer Vol 2. Szczegóły myślę, że w przyszłym tygodniu pojawią się. W 2020 roku wydaliśmy już 19 singli do momentu pojawienia się tej składanki i będzie nie lada gratka dla was, bo tych płyt będzie całkiem sporo. I teraz pytanie w waszą stronę, czy wy jeszcze płyt słuchacie? Macie jeszcze w samochodzie napędy? Bo jeszcze z rok, myślę, chyba pendrive'y z muzą będziemy rozdawać albo abonament na Spotify. Sony Records Exclusive. Przydałby się jakiś wokal.
Fajnie by było, jakby z twoim live actem jeszcze jakiś wokalista wystąpił, to już naprawdę majstersztyk. Yo, feel the flow, que pasa paradox. 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 Dajcie znać, jak jest. Bartek napisał, jeśli pamięta, pamięć mnie nie myli, od 2000 roku mam wszystkie albumy, składanki, CD, których słucham do dziś, więc pendrive czy inne przenośne dyski nie są tu pierwszorzędne, więc płyty jak najbardziej. Nawet kolekcjonersko mieć takie płyty.
Dobra, namówiłeś. Będzie składanka Xoni Records Summer 2020 Vol 2. Co jest najlepsze, że ten pan jest wirtuozem, ale potrzebuje chyba menadżera, bo on nawet nie ma Instagrama. Właśnie przed audycją rozmawiałem mu z Matim, że nie masz Instagrama, nie żyjesz. On mówi, żyje i to nawet dobrze. To jest muzyk z krwi i kości, z zamiłowania, z pasji. Piszą, że idealne rozpoczęcie festiwalu na plaży swoim setem byłoby. Miło zobaczyć. Oby wszystko wróciło do normy. Piszecie też a propos innych DJ-ów, czy też producentów, którzy grają właśnie z użyciem klawisza. No mamy DJ-a Dziekana, który właśnie ma podkłady też zrobione przez ciebie, gra takie hands-upy. Ale na przykład DJ Hazel z Live Actem też często grywa z klawiszy i tutaj połączenie sztuki DJ-skiej, czyli tego miksowania razem z klawiszami. You're listening to Xoni on Air. We'll be right back.
ready. Sony Records Live. Mariusz napisał: Inox promuj go, bo szkoda takiego talentu. No dlatego go zaprosiłem, aby wam pokazać inne spojrzenie na sztukę DJ-ską, producencką, na live act przede wszystkim. Szacunek, podziękowanie za wasze wsparcie, Roni de Vivo. Przypomnę, że dla top donate'ów Camilo Lolo, number one, Roni de Vivo. Będą gadżety, są to koszulki od Green Snake'a, są to płyty, są opaski od 4 Fun Dance, są też wlepki, te patche, o których mówiłem, pokazałem. Jest też bluza, We Are Xoni. Ale to tymczasem muzyczny live at Mati. Audycja i live'ak jak u Hitchcocka, na początku malutkie trzęsienie ziemi, a w miarę upływu czasu coraz większe, potężniejszą siłą. Mati, ile masz tempo na BPM-ie teraz? 132. Ile? 135, a tak delikatnie zaczął.
Powiem wam, że długo jestem w branży, zapraszam tutaj artystów do naszego studia. I zobaczcie, Mati się gdzieś uchował przez parę lat z Live Actem, aż w końcu wystartował w Beach Party Hardbeat, w sumie festiwal na 10. jubileuszowy festiwal. Chciał zagrać Warm Up i wygrać konkurs DJ Contest. Zgłosił się do niego, będzie u nas jeszcze raz w sierpniu, wtedy właśnie będzie prezentował swojego seta do konkursu DJ Contest. A dzisiaj prawdziwy poetycki set. Marek napisał, cieszy się muzyką, dla mnie kozakiem jest. Niestety mało takich artystów, którzy uderzają w klawisz na live'ie do najpiękniejszego gatunku muzycznego. Trans ma sens w takiej osłonie. You're listening to Xoni on air. Tego chyba się dzisiaj nikt nie spodziewał w 112 epizodzie Xoni on Air. Każdy widział plakat i mówi Mati, Mati, a tych Matich to jest trochę na Beatporcie. Zapytamy później po jego live akcie, jak to jest z tymi ksywami. Pierwsza piątka top donatów z dzisiejszego podcastu otrzymuje pierwsza We Are Xoni bluza, koszulki, kolejne cztery osoby od Green Snake'a, do tego pakiet płyt, opasek, a dla komentujących, udostępniających właśnie te wlepki pojawią się z parzy na 50-leci. I tutaj jest właśnie każda impreza każdym dniem zaznaczona. Prawdziwy fan ibizowych brzmień powinien mieć taki pakiecik. Ja do tego dorzucam opaskę, także śmiało mam takich 10 pakietów, więc piszcie, komentujcie, udostępniajcie.
czy podoba wam się takie wydanie Xonion Air z live actem? No i czy chcielibyście, aby te środowe spotkania były nieco krótsze o pół godziny z jednym gościem, ale pojawiamy się dwa razy w tygodniu, raz w niedzielę, wakacje w plenerze, a w środę u nas normalnie. No i jeszcze a propos płyty, czy macie jakieś nośniki, jeszcze korzystacie, napiszcie, tak, nie, chciałbym mieć płytę. Bo przygotowujemy Summer Sony Records Vol. 2 na 2020 rok z 20 bangerami z naszej stajni. Oprócz tego, że nadajemy na Facebooku naszych partnerów, czyli DJ Promotion, Poli DJ Charles, Party Room TV, Sony Records, Sony On Air oraz DJ Inox, to jesteśmy też na Twitchu. Wpiszcie sobie twitch.com/Sony Records. Tam też bez problemu w najlepszej jakości możecie nas oglądać, no i przede wszystkim na YouTubie. A tak w ogóle to też rejestrujemy nasz podcast kamerą 360 stopni. Pierwsze trzy już wylądowały na YouTubie, na drugim naszym kanale Sony On Air. Sprawdzaliście? Widzieliście? Dajcie znać. Czy cool, czy ból? We'll be right back.
Baty, jest pytanie, czy ty wszystkie już te kawałki wydałeś, które grałeś? Nie wszystkie jeszcze, czyli to są absolutne premiery. Do mikrofonu, do mikrofonu. Część wydana, część czeka na wydanie i nie udało się na razie ich szerzej opublikować. Okej, okay. No to na razie pograjmy, na końcu porozmawiamy. TV napisał Inox, mogą być dwa epizody, ale po dwie godziny dobrej muzyki nigdy mało. The Free One napisał, że wydaje mi się, że to przyrodni syn Giuseppe Ottavianiego. Coś wiadomo? Namawia, że na półtorej godziny nie opłaca się targać sprzętu w plener, muszą być dwie. Wszystko dobrze, tylko patrząc na te statystyki, to okazuje się, że ludzie przy telefonie wytrzymują 5-6 minut, a na YouTubie do 10 minut. Tak przynajmniej po audycji statystyki mi mówią. Co jest najciekawsze w jego secie, że on nie używa słuchawek, zwróćcie uwagę, a wszystko wchodzi jak w masło.
Mateusz, na ile masz czasu opracowany, nie tylko dzisiaj, ale w ogóle, ile jesteś w stanie zagrać najdłużej takiego seta? No myślę, że na ten moment takiej muzyki, która jest dobrej jakości, 1,5 godziny. 1,5 godziny, to już jest sporo materiału, to już możesz na festiwalu większym zagrać. Jest jedyny problem to, że zawsze jakby powielają się te kawałki, bo jest tyle opracowanych, ale z biegiem czasu tego repertuaru przybywa. No dokładnie tak, no, utwory cały czas powstają nowe, dlatego im dalej w czas, tym na pewno tych utworów będzie więcej. Ile masz już do przodu do wydania, jakby ile już jest skomponowanych, zrobionych całościowo? Do wydania, no kilka na pewno będzie, które gdzieś tam porozsyłałem po wytwórniach. Niektóre jeszcze nie znalazły wytwórni, a niektóre już znalazły. Podpisują i... coś? Tak, czasami tak. Większość jest takich maili, które nie odpisują. Spora część maili odpisuje, że utwór fajny, ale jednak nam nie pasuje. Ale jednak znajdują się takie, którym się podoba i chcą to wydać. Okej, okay. Mati za sterami. Let's go! Live. Ekipa DJ-ska, która także uprawia live'ak, jak Vincent V, który był w naszym studiu. Jest nagrany podcast z nim 360 stopni kamerą, możecie sobie zobaczyć na naszym kanale YouTube Xonioner. W ogóle z Vincentem pozdrawiam cię. Poszykujemy coś na początku wakacji w lipcu, w pięknym miejscu, w jego kotlinie tam, w Płockiej. Przyjedziemy, zrobimy live'ak, to jest to, o czym wam mówiłem, czyli tę niedzielę poza naszym studiem. Myślę, że w wakacje jest szansa duża na to. Pozorny napisał, ja zawsze słucham całej audycji od deski do deski, więc nie ma mnie, statystyki nie obejmują, zresztą moja pozawymiarowość nijak się ma do standardów. Cieszę się, że jesteś bardzo otwarty na różne trendy muzyczne, tak jak ja. Hello Mexico! Pozdrawiamy naszych przyjaciół z Meksyku, gdzieś chyba nasz link z audycją zawirował. I patę w wirale w Meksyku, dużo fanów dołączyło do nas właśnie stamtąd. Cieszy się serce, dusza raduje, a muzyka przede wszystkim od Matiego, prosto z jego serca. Panie i panowie, od 112 epizodów wspiera nas Mr. Google. Ktoś napisał, że fajne grzybki mam. Tak, halucynogenki, oczywiście.
Tylko i wyłącznie u nich. Takie kolorowe, niedrogie ciuchy. Mr. Google, Ms. Go, zajrzyjcie do nich. Ja dorzucam od siebie kod rabatowy minus 10%. Wpisujecie DJ Inox. Jeśli coś w koszyku kupujecie, Mr. Google, tam mają bluzy, dresy, wszystko. Zajrzyjcie, bardzo kolorowe, fajne ciuchy. Zresztą w każdym epizodzie nie prezentuję coś innego. Mr. Google, Ms. Go, polecam. A jeszcze chwila, jeszcze moment od Matiego na żywo. Pozdrowienia z UK, mistrzostwo, Rafał napisał. Super Mati, set rozwala, będę gwałcił, replay robił. Dobrze, duście, replay jak najbardziej. Jesteśmy na Spotify, słuchajcie, w podcastach Sony On Air na bieżąco. Pozdrawiamy zatem tych, którzy nas słuchają na Spotify, tych, którzy też w podcastach Apple Music, bo tam też mamy wrzucone nasze podcasty. Możecie też audio słuchać na Mixcloudzie. No i wideo oczywiście na Sony Records, a w 360 stopni na Sony On Air. Exclusive.